Do gry wrócił Eneas Jarkopol-Tarnobrzeg. W pierwszych dwóch kolejkach w polskiej ekstraklasie w meczach przeciwko Beniaminkowi Fibrain KU AZS Politechnika w Rzeszowie i domowym przeciwko Bebetto AZS UJD z Częstochowy Eneas Jarkopol zagrał w składzie Fuju, Elizabeta Samara i Natalia Bajor. 26-letnia Polka, która przez większą część minionego sezonu zmagała się z kontuzją, obecnym ma stanowić o sile tarnobrzeskiego zespołu, zwłaszcza na arenie krajowej. W tej chwili jest bardzo fajnie przygotowana, jest zdrowa, ja korzystając z okazji dziękuję Lucjanowi Błaszczykowi i ostatnich 3 tygodni, bo widać, że Natalia przyjechała przed meczem w Rzeszowie i przed tym meczem tutaj w Tarnobrzegu z Częstochową w bardzo dobrej formie. Jutro o 4 rano wyjeżdża z Tarnobrzega, leci do Omanu, leci do Kataru na 2 turnieje rankingowe. Mamy swój cel, mamy swoje marzenia, a to się nazywa Igrzyska Olimpijskie Paryż 2024, dlatego zdecydowaliśmy się na tą współpracę. No i jest zdrowa, z czego się bardzo cieszę, ale jeszcze bardziej się cieszę teraz z formy, bo ona jest po prostu, Natalia jest w bardzo dobrej formie, to widać. Po prostu ja nawet w takiej grze z Alicją Łebek, ale przede wszystkim w grze sprzed 2 dni z Tennyson, z hinduską, bardzo dobrą zawodniczką, no pokazała naprawdę duży zasyp możliwości, także ostatnie 3 tygodnie to był ciężki trening w Dżonkowie pod okiem Lucjana Błaszczyka i to widać i to mnie najbardziej cieszy. Zarówno mecz na inaugurację w Rzeszowie, jak i drugiej kolejki z zespołem z Częstochowy Eneas Jarkopol wygrał pewnie po 3-0. Być może niedzielne spotkanie przyniosłoby więcej emocji. Wicemistrzynie Polski przyjechały jednak do Tarnobrzega bez swojej liderki Tatiany Bilenko i mecz zakończył się po niecałej godzinie. Niestety Tania Bilenko po meczach pucharowych ma trochę problemów z nogami, odnowiły się jej żylaki i przyjechałyśmy w składzie z zawodniczką rezerwową, która na co dzień gra w drugiej lidze. Jeżeli jesteśmy w pełnym składzie i Tarnobrzeg ma słabszy dzień, wtedy możemy powalczyć, nie mówiąc o zwycięstwie. A dzisiaj w osłabionym składzie nie miałyśmy szans. W lidze staramy się być bardzo solidną, zawodową drużyną i robimy swoje. Natomiast no, czasami te mecze nie wyglądają tak, jak my byśmy sami chcieli, bo my nie chcemy łatwo wygrywać. My chcemy przecierać się w polskiej lidze. No ale dzisiaj to był taki w sumie niespecjalny dla mnie mecz jako trenera, no po prostu liczyłem na więcej, no ale rozumiem, no skoro ta Tania Bilenko jest kontuzjowana, to bez niej drużyna z Częstochowy no jest inną drużyną, bo to jest zdecydowana liderka. Życzę Tani wszystkiego najlepszego, powrotu do zdrowia, natomiast no ten mecz chciałem bardziej wykorzystać jako przygotowanie do meczu z Champions League, no a po prostu został ten mecz zaliczony. Po meczach w polskiej lidze przyszedł pierwszy pojedynek w Champions League. Mimo iż rywalki z francuskiego TT Jouer Le Tour postawiły ciężkie warunki, to obrończynie tytułu wygrały to spotkanie 3-0. Już w pierwszej grze doszło do małej niespodzianki. Hanning przegrała bowiem do 5 pierwszego seta z Healy. Po tym jak potoczyły się kolejne sety, można jednak uznać, że był to tylko wypadek przy pracy. Liderka tarnobrzeskiej drużyny wygrała 3 kolejne partie, oddając rywalce łącznie 12 małych punktów. Nie po myśli tarnobrzeskich kibiców rozpoczął się również drugi pojedynek. Yang Xiaoxin przegrała bowiem 2 pierwsze sety z Audrey Zafir do 7 i 9. Kolejne 2 partie padły jednak łupem walecznej Chinki z monakińskim paszportem i o wygranej zdecydował tiebreak, grany do 6 zwycięskich punktów. I w tej partii serca tarnobrzeskich kibiców mogły mocno zadrżeć. Yang Xiaoxin przegrywała bowiem już 3-5. Mistrzyni z Tarnobrzega wygrała jednak 3 kolejne piłki i cały mecz 3-2, dopisując 2 punkty na konto gospodyń. Emocjonalny roller coaster towarzyszył również ostatniemu pojedynkowi wieczoru pomiędzy Elizabetą Samarą a Nulen Fu. Wymiana ciosów i wygrywane na przemian sety doprowadziły do tiebreaka. Ten świetnie rozpoczęła Samara, zapisując na swoje konto 4 pierwsze punkty. Kolejne 3 podania padły łupem rywalki z Francji i na ławce gospodyń zrobiło się nerwowo. Ostatecznie rozstrzygnięcie seta należało jednak do utytułowanej Rumunki, która zwyciężyła w tiebreaku 3-2, pieczętując tym samym pierwszą wygraną Eneas Jarkopolu w lidze mistrzyń. My już w tej chwili jesteśmy traktowani na takiej zasadzie, bij mistrza, prawda? Wszyscy z nami grają maksymalnie, każdy nas chce ograć. My musimy po raz kolejny, tak jak przez wiele lat dźwigamy to w Lidze Polskiej, udźwignąć w tej chwili już również w Champions Lidze status najlepszej drużyny Europy. Ale mecz był bardzo dobry, na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobra gra zawodniczki Lichę z bardzo przecież naszą najlepszą zawodniczką Hanning. To trzeba było wygrać, wyrwać.
I pozostałe dwa mecze, które się rozstrzygnęły dopiero w tiebreaku. Także wynik jest świetny, 3-0, przeciwnik bardzo dobry, pokonany, natomiast to też właśnie pokazuje, że to nie będzie tak łatwo do końca tych rozgrywek grupowych. Dla trenera Necka środowe zwycięstwo było szczególne, w tym bowiem dniu twórca tenisowej potęgi Starnobrzega obchodził swoje 68. urodziny. Nie mogło zabraknąć tortu i życzeń 100 lat odśpiewanych przez kibiców. Taka chwila refleksji, jeśli Państwo pozwolą, bo chcę dedykować to dzisiejsze zwycięstwo, no i podziękować Tarnobrzeżanom za tyle lat bardzo dobrej współpracy, za trzymanie kciuków, no i swoim zawodniczkom. Zgraliśmy się, świetnie współpracujemy i naprawdę jestem dumny z tego, że jestem w Tarnobrzegu tyle lat, z moich zawodniczek, no a już wiem, ile to już lat w Tarnobrzegu i trzeba będzie za jakiś czas pomyśleć o trochę przekazaniu pałeczki albo zakończeniu już działalności w Tarnobrzegu. Kolejne spotkanie w ramach fazy grupowej Champions League zespół trenera Zbigniewa Nęcka rozegra w najbliższą sobotę. Tarnobrzeżanki we własnej hali podejmą serbski TTC Nowy Sad. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:00. Szóste zwycięstwo w rundzie jesiennej odniosła trzecioligowa Siarka, pokonując Orlęta w Radzyniu Podlaskim 3-0. Losy spotkania tarnobrzeska drużyna rozstrzygnęła na swoją korzyść dopiero w końcówce meczu. Pierwszego gola dla Siarki strzelił w 83. minucie Kacper Prusiński. Dwa kolejne trafienia na swoje konto zapisał Kamil Orlik, który bramkarza gospodarzy pokonał już w doliczonym czasie gry. W ramach 12. kolejki trzecia w tabeli Siarka podejmie plasujące się na czwartej pozycji Krzoz Ostrowca Świętokrzyskiego. Mecz rozegrany zostanie w sobotę 14 października, początek godzina 15. Bez większych problemów rezerwy Siarki wzmocnione zawodnikami z pierwszej drużyny pokonały Beniaminka z Chwałowic w meczu 10. kolejki stalowowolskiej klasy okręgowej. Dla tarnobrzeskiego zespołu było to trzecie z rzędu zwycięstwo. Mimo silnego składu pierwsza połowa zakończyła się skromnym prowadzeniem rezerw Siarki 1-0 po bramce Szymona Ferreta w 23. minucie. W drugiej połowie gospodarze dominowali na boisku, strzelając kolejne 6 goli. W 53. minucie bramkę zdobywa Kacper Prusiński. Dwie minuty później do bramki Jezioraka trafia pełniący w tym meczu funkcję kapitana Marcel Tyl. W 59. minucie na listę strzelców wpisuje się Filip Krępa. Gola na 5-0 zdobywa w 70. minucie Krzysztof Wicki. 10 minut później swoje drugie trafienie w tym meczu zalicza Ferret. Wynik spotkania na 7-0 dla rezerw Siarki ustala zaś w 83. minucie Dimitros Kalamwokis. Ta druga bramka, można powiedzieć, że zamknęła ten mecz w jakimś sensie i później to już praktycznie co było, to wpadało i tutaj wiadomo, no, na ławce mieliśmy dwóch ludzi, głowy pospuszczane, no ciężko się grało, jak co chwilę coś wpada, a piłkę mamy bardzo rzadko, jesteśmy zmęczeni, bo cały czas praktycznie przesuwamy w defensywie, więc to podwójnie męczy i no, trzeba tą porażkę przyjąć, no, po prostu widzieć, jakim zespołem grali. Mam nadzieję, że z każdym podejdą tak samo i z innymi rywalami też będą grali takim składem, żeby to było trochę uczciwe, ale no trudno, no takie, tak to jest. No dzisiaj nie graliśmy na pewno z zespołem z poziomu okręgówki, tak? My przyjechaliśmy jako zespół z okręgówki, graliśmy z zespołem o klasę, a może o jeszcze więcej lepszym. Tutaj na papierze była ta kadra naprawdę bardzo mocna. Natomiast jeśli chodzi o mecz, to też uczułem na początku chłopaków, że na stojąco nie wygramy, musimy tą jakość, która jest na boisku, którą oni mają, musimy jeszcze do tego dołożyć zaangażowanie i po prostu stwarzanie sytuacji bramkowych, żeby wykorzystywać te sytuacje. Czwartą z rzędu porażkę poniósł w minionej kolejce Trzęźwik Stale, który tym razem przegrał z liderem w Łowisku aż 6-0. W ramach 11. kolejki rezerwy Siarki zmierzą się z Pogonią w Leżajsku. Do Trzęźwiku przyjedzie Stal Gorzyce. Pauzująca w minionej kolejce drużyna z Nowej Dęby podejmie Dolinę Tanew z Wólki Tanewskie. Wyjazd do Skowierzyna nie udał się juniorowi z Zakrzowa, który uległ niżej notowanej Unii 0-3 w meczu 9. kolejki w stalowowolskiej klasie A w grupie pierwszej. Przegrał też Wisan Skopanie z Sanem Wrzawy 0-2. W ramach 10. kolejki junior podejmie LZS Jadachy, Wisan zaś zmierzy się z Kolejarzem w Knapach. OKS Wielowieś pokonał Wspólnotę Serbinów 4-1 w meczu 9. kolejki w stalowowolskiej klasie B w grupie pierwszej. Drugie zwycięstwo w rundzie jesiennej zapisała na swoje konto Iskra Sobów po wygranej z KS-em Wydrzy 3-1. W ramach 10. kolejki OKS Wielowieś podejmie pauzującą w minionej kolejce Koniczynkę z Ocic, Iskra Strzelca z Dąbrowicy, Wspólnota zaś Łęk Kopcie.
Pierwszy raz w swojej 45-letniej historii bieg nadwiślański imienia Alfreda Frejera rozegrano w formule dwudniowej. W sobotę rywalizowały dzieci i młodzież, w niedzielę zaś dorośli w biegu głównym. Pomysł z rozłożeniem imprezy na dwa dni urodził się w zeszłym roku. Chcieliśmy, żeby dzieci były dowartościowane i czuły się, że to jest ich święto, popularyzacja sportu. Dla nich w szczególności, żeby wracały na start w momencie, kiedy będą dorosłe. Tak jak osoby, które dzisiaj biegną z Borana Masonobierskiego do naszego zamku. I rzeczywiście to był nasz pomysł w poprzednim roku, rodził się dokładnie w dniu wyścigu. Tradycyjnie 15-kilometrowa trasa biegu głównego wytyczona została od zamku w Baranowie Sandomierskim do zamku w Tarnobrzegu. Jako pierwsi pokonali ją wśród kobiet Katarzyna Albrecht z Krościenka Wyżnego z czasem 57 minut i 41 sekund, wśród panów zaś reprezentant Ukrainy Sergii Okseniu, który linię mety przekroczył po 49 minutach i 55 sekundach. Jako drugi na mecie zameldował się tarnobrzeżanin Michał Wojciechowski z czasem 50 minut i 47 sekund. Trasa jest w zasadzie szybka, tam nie ma specjalnych podbiegów. No dwie góreczki są, pod wiadukt w Siedleszczanach i druga taka górka, która jest mało zauważalna, to już tak końcowa do skrętu do Mickiewicza. Ona jest dosyć długa, bo to tak powolutku wznosi się teren. No i tam niestety, ale troszeczkę tempo spadnie. Tym bardziej, że to już jest 12-13 kilometr, prawda? Ale tu są wszyscy dobrze przygotowani. Tu nie startują amatorzy, tylko startują praktycznie zawodowcy w każdym przedziale wiekowym. Łącznie tegoroczną jubileuszową edycję biegu głównego ukończyło 83 osoby, 24 kobiety i 59 mężczyzn. Nie były najlepsze te warunki. Wiatr był boczny, a momentami nawet przeciwny. Z początku tam biegłem, widziałem tych swoich przeciwników w tej kategorii, ale później przyspieszyłem, bo wiedziałem, na co mnie stać. Pogoda całkiem fajna, aczkolwiek wiatr troszeczkę nam przeszkadzał. Jeśli chodzi o warunki pozostałe, to świetnie. Oczywiście trudny podbieg, nawet dwa. Jeden w Baranowie, drugi przy naszym cmentarzu. Ale trasa fajna. No i przede wszystkim bardzo malowniczy start i meta, więc to ma ten bieg urok taki swój. Biegam 26 lat. Wróciłem do Witaru z innego klubu z powrotem. No i biega się. No. I będzie się biegać, no. Bo to jest zdrowe jednak. No. Także wszystkim polecam. Ruszać szybciej, wolniej, ale ruch robi wszystko. Największym wygranym biegu głównego był 81-letni Zdzisław Karpiński, który jako jedyny ukończył wszystkie 45 edycji biegu nadwiślańskiego oraz 44 edycje maratonu warszawskiego. Już na mecie pan Zdzisław odebrał zasłużone gratulacje od prezydenta miasta, organizatorów i uczestników biegu. Miło, bo z takim aplauzem nie spotkałem się już dawno. 44 maratony i w tym roku był 45 i już nie wystartowałem ze względów rodzinnych, bo mam pod opieką żonę bardzo poważnie chorą i nie jestem w stanie dłuższych treningów robić, które pozwoliłyby mi biegać jeszcze w maratonach. Ja biegam 5-7 kilometrów na treningu 3 razy w tygodniu. To jest zdecydowanie za mało nawet na ten bieg. I dlatego chciałoby się lepiej.